Zbrodnia i kara. Fiodor Dostojewski. Część druga. Rozdział pierwszy. Czyta Adam Bóg. Trwało to bardzo długo. Bywało, że wracała mu świadomość i w takich momentach docierało do niego, iż dawno już zrobiło się ciemno, ale nie w głowie mu byłoby zwlec się z posłania. Wreszcie, gdy ocknąwszy się za którymś razem otworzył oczy, zobaczył, że było jasno, jakoś tak jakby za dnia. Leżał na wznak na kanapie, wciąż nie mogąc się wyrwać z rozdrętwienia. Z ulicy dolatywały go świdrujące w uszach przeraźliwe wrzaski i rozpaczliwe zawodzenia, które, nawiasem mówiąc, rozlegały się co noc, około 3 pod jego oknem. Zresztą te właśnie wrzaski sprawiły, że się ocknął. Pijacy z knajp się wysypują, pomyślał. Musi być więc 3 i nagle podskoczył na kanapie. Jakże to tak? Już jest 3? Usiadł i wtedy wszystko sobie przypomniał. Nagle, w okamgnieniu, wszystko sobie przypomniał. W pierwszej chwili myślał, że wpada w obłęd. Poczuł, że ogarnia go straszliwy ziąb. Lodowate dreszcze wstrząsały nim. Co prawda już przedtem, ale ten chłód nie był spowodowany jak tamten gorączką, która zaczęła go trawić we śnie. Teraz bowiem nagle naszła nań taka fala zimna, że nie tylko szczękał zębami, nie mogąc zapanować nad tym odruchem, ale wręcz spadły na niego nie dające się powstrzymać drgawki, które rzucały jego ciałem. Otworzył oczy i zaczął nasłuchiwać. Wszyscy w domu spali. Ze zdziwieniem spoglądał na siebie, rozglądał się dookoła, po całej izdebce i nie potrafił zrozumieć, jak mógł wczoraj, wchodząc tutaj, nie zamknąć drzwi na haczyk i rzucić się na kanapę. Nie tylko nic z siebie nie zdejmując, ale nawet w kapeluszu spadł. Przecież, gdyby ktoś tutaj wszedł, to co by sobie pomyślał, że jestem pijany, albo... Podbiegł do okna, było już nie na tyle widno, że zaczął pospiesznie lustrować się od stóp do głowy. Przypadkiem nie ma jakichś śladów. Tak jednak niczego nie dało się dostrzec. Drżąc febrycznie, zdjął wszystko z siebie i jeszcze raz zaczął każdą rzecz dokładnie przepatrywać. Sprawdził wszystko, każdy szef, każde zagięcie i chcąc mieć absolutną pewność, obejrzał każdą część swojej garderoby co najmniej 3. Nie zauważył, jak się zdaje, niczego szczególnego. W każdym razie żadnych plam. Jedynie na pantalonach u samego dołu, w miejscu najbardziej narażonym na wystrzępienie, na zwisających nitkach dostrzegł zakrzepłe krople krwi. Sięgnął więc po wielki, składany kozik i odciął dół pantalonów. Żadnych innych zakrwawień, jak się zdaje, nie było. Nagle przypomniał sobie, że sakiewka oraz rzeczy, które zabrał z kufra staruchy, wciąż jeszcze są upchane po jego kieszeniach. Nie pomyślał do tej pory, by się stamtąd wyjąć i schować. Nie przyszło mu to do głowy, nawet wtedy, gdy oglądał część swojego ubioru. Cóż się z nimi dzieje? Błyskawicznie zaczął wszystko wyjmować i rzucać na stół. Wydobywszy rzeczy, a nawet wywróciwszy kieszenie, by przekonać się, czy czegoś w nich nie zostawił, cały ten majdan przeniósł do kąta. Tam, tuż przy samej podłodze, w pewnym miejscu odkleiła się tapeta, która odstawała od ściany. Natychmiast też zaczął wszystkie rzeczy upychać pod tapetę, utworzoną za nią dziurę. Zmieściło się wszystko, sakiewka również. Pomyślał uradowany i zaczął apatycznie wpatrywać się w kąt, czy odklejona tapeta zbytnio się nie wybrzuszyła. Nagle zadrżał z przerażenia. Boże drogi! Szepnął zdesperowany. Cóż się ze mną dzieje? Czyż to ma być schowek? Czyż tak ukrywa się rzeczy? Prawdę mówiąc, nie myślał, że łupem będą precjoza. Myślał, że weźmie same tylko pieniądze, a więc dlatego też i nie upatrzył sobie wcześniej odpowiedniego schowka. Z czego więc niby jestem teraz tak zadowolony, pomyślał. Czyż tak ukrywa się łup? Istotnie, rozum już chyba całkiem mi odebrało. I zupełnie wyczerpany usiadł na kanapie.
Natychmiast też poczuł nieznośnie silne dreszcze. Odruchowo sięgnął po leżący tuż obok na krześle stary, ocieplany zimowy studencki paltot. Cały w dziurach. Nakrył się nim i prawie natychmiast zmorzył go sen i znowu opadły majaki. Zapadł się w niebycie. Nie minęło jednak nawet 5 minut, jak raptownie się zerwał i niczym oszalały ponownie sięgnął po swój płaszcz. Jak mogłem zasnąć, zapomniawszy o rzeczy najważniejszej? Tak jest, najważniejszej. Nie wyprułem pętli spod rękawa. Zapomniałem o tym, a przecież to może być dowód rzeczowy. W każdym razie poszlaka. Wyszarpnął pętlę i co prędzej zaczął rwać ją na strzępy, które wpychał między bieliznę leżącą pod poduszką. Kawalątki porwanego płótna nie wzbudzą chyba podejrzeń. W każdym razie nie powinny, tak przynajmniej mi się zdaje. Powtarzał stojąc pośrodku izdebki i z natężoną aż do bólu uwagą zaczął znowu rozglądać się dokoła. Patrząc wszędzie, również na podłogę, czy jeszcze o czymś nie zapomniał. Pewność, że na niczym, nawet na własnej pamięci nie może teraz polegać, że zatracił zdolność logicznego myślenia, stała się dlań katuszą wręcz nie do zniesienia. Czyż to oznacza, że już się zaczyna? Czyż to już jest początek kary? Zapewne tak też jest. I rzeczywiście, nitki, które obciął od pantalonów, leżały na podłodze na samym środku izdebki, że każdemu, kto tylko by wszedł, natychmiast rzuciłyby się w oczy. Coś niedobrego się ze mną dzieje, zawołał znowu skrajnie zdesperowany. I wtedy przyszła mu do głowy dziwna myśl. Czy być może cała jego odzież jest we krwi, że wszędzie jest mnóstwo plam, lecz on jeden tylko tego nie widzi, nie zauważa, albowiem przytępiła się, albo wręcz zanikła jego zdolność postrzegania. Może umysł jego przestał pracować? Nagle przypomniał sobie, że przecież na sakiewce również była krew. Ba, znaczy, że i wnętrze kieszeni musi być zakrwawione, gdyż wtedy wsunąłem przecież do niej sakiewkę całą lepką od krwi. Błyskawicznie wywrócił kieszeń i tak też było. Na jej podszewce zobaczył krwawe plamy. A więc nie straciłem jeszcze zupełnie rozumu. A więc umysł mam sprawny, pamięć też jeszcze niezłą, skoro sam do tego doszedłem. Sam to sobie wykombinowałem, pomyślał z dumą. Odetchnąwszy głęboko i radośnie pełną piersią, po prostu chwilowo osłabienie spowodowane gorączką, przelotne zaćmienie. I wyrwał podszewkę z lewej kieszeni pantalonów. Właśnie w owej chwili promień słońca padł na jego lewy but, na skarpetce, która wyglądała przez dziurę w bucie, dojrzał jakby jakieś rudawe piętno. Zdjął but, rzeczywiście, są plamy. Cały koniuszek skarpetki nasiąknięty był krwią. Zapewne przez nieuwagę wdepnął wówczas w tamtą kałużę. Cóż jednak mam teraz z tym wszystkim zrobić? Gdzie schować tę skarpetę, strzępy pantalonów, podszewkę kieszeni? Zgarnął wszystko do ręki i stał po środku izdebki. Wrzucić do pieca? Przecież w piecu najpierw zaczną grzebać. Spalić? Ale jak? Nawet zapałek nie mam. Nie najlepiej wyjść i wszystko gdzieś wyrzucić. Tak, najlepiej wyrzucić. Mamrotał ponownie, siadając na kanapie. I to zaraz, w tej chwili, niezwłocznie. Nie ruszył się jednak, głowa opadła mu na poduszkę, ponownie zaczęły nim wstrząsać lodowate, nieznośne dreszcze. Znowu naciągnął na siebie paltot i na długo jeszcze, na dobrych kilka godzin, zapadł się w sobie. W momentach jednak przypływu przytomności wciąż powtarzał, że dobrze byłoby zaraz, niezwłocznie, pójść gdzieś i wszystko to wyrzucić, by raz na zawsze się tego pozbyć i więcej tego nie oglądać. Kilka razy chciał nawet zwlec się z kanapy, ale nie był w stanie. Ostatecznie rozbudziło go głośne stukanie do drzwi. Żywyś jeszcze? Odemknij drzwi! Nic tylko śpi! Krzyczała Anastazja, waląc pięścią o drzwi. Jak pies całymi dniami śpi! Jak pies! Otwieraj prędzej! Już 11:00! A może go w domu nie ma? Odezwał się męski głos. Ależ tak, to głos stróża, co go tu sprowadza. Zerwał się i usiadł na kanapie. Serce łomotało mu tak, że aż poczuł ból w piersiach. Jak to go nie ma, a na haczyk to kto się zamknął? Ogruszyła się Anastazja. Widzicie go, zamykać się zaczął, że niby to jego samego mogą ukraść, czy co? Otwieraj, mądralo, obudź się. Czego oni chcą? Skąd tu stróż? Wszystko jasne, wpuścić ich, czy też nie otworzyć. Tak czy owak, to już koniec.
Uniósł się nieco, wyciągnął rękę do przodu i zdjął haczyk. Jego alkówka była tak maleńka, że można było zdjąć haczyk nie wstając z kanapy. Tak było. Przed nim stał stróż i Nastazja. Nastazja jakoś dziwnie mu się przyglądała. On z kolei, zdesperowany, zmierzył stróża wyzywającym spojrzeniem. Ten milcząc podał mu najzwyklejszy, złożony we dwoje papier, zapieczętowany butelkowym lakiem. Wezwanie do urzędu, powiedział po wręczeniu mu papieru. Jakiego urzędu? Wiadomo jakiego, znaczy na policję, do komisariatu. Na policję? A to dlaczego? A ja skąd mam wiedzieć? Jest wezwanie, to trzeba iść. Uważnie mu się przyjrzał, rozejrzał dokoła, po czym wykręcił się napięcie, najwyraźniej chcąc odejść. Czyżbyś się na dobre rozchorował? Spytała Nastazja, nie spuszczając z niego oczu. Stróż również odwrócił głowę. Od wczoraj ma gorączkę, dodała. On zaś, nie odezwawszy się na to ani słowem, ściskał tylko w dłoni papier, wciąż nie łamiąc pieczęci. Lepiej już nie wstawaj się, ciągnęła dalej Nastazja najwyraźniej zdjęta litością, zobaczywszy, że chce się podnieść z kanapy. Choryś to nie chodź, nie pali się. A co tam to masz w ręce? Spojrzał, trzymał w prawej ręce obcięte strzępy pantalonów, skarpetę i podszewkę, którą wyrwał z kieszeni. Spał nie wypuszczając tego z ręki. Już później, gdy zastanawiał się nad tym wszystkim, przypomniał sobie, że nawet budząc się na chwilę, półprzytomny od trawiącej go gorączki, kurczowo ściskał te gałganki w dłoni, po czym znowu zasypiał. Patrzcie go, nazbierał jakichś tam łachmanów i śpi z nimi niczym z jakimś skarbem. I Nastazja zaniosła się swoim piskliwym, nerwowym śmiechem. Momentalnie wsunął wszystko pod paltot i zaczął uporczywie się w nią wpatrywać, choć w owej chwili nie był w stanie myśleć logicznie, to jednak doszło do niego, że nie tak będą się z nim obchodzić, gdy przyjdą po niego. Ale po co wzywają go na policję? Herbaty chcesz? Chcesz czy nie? Przyniosę. Trochę zostało. Nie, pójdę. Zaraz pójdę. Mamrotał wstając. Poczekaj, a po schodach to dasz radę zejść? Dam. Jak chcesz. I wyszła w ślad za stróżem. Natychmiast też podbiegł do okna, aby dokładnie obejrzeć skarpetę i strzępy pantalonów. Plamy są, lecz prawie niezauważalne. Wszystko się już zabrudziło i zatarło, a nawet wyblakło. Ktoś nieuprzedzony niczego nie dostrzeże, a więc i Nastazja, należy przypuszczać, patrząc z daleka, chwała Bogu, niczego nie mogła zauważyć. Wtedy drżąc rozpieczętował wezwanie i zaczął czytać. Czytał długo, nie mogąc zrozumieć, aż wreszcie dotarło do niego. Było to rutynowo sformułowane wezwanie z policji, by stawił się w dniu dzisiejszym o 9:30 w komisariacie dzielnicowym. Co to może znaczyć? Niczego takiego nie zrobiłem, by nie interesowała się mną policja. I dlaczego właśnie dzisiaj? Dręczył się w myślach, nie mogąc wyjść ze zdumienia. Jezu Chryste, szybciej by się to wszystko skończyło. Padłby chyba nawet na kolana, by odmówić modlitwę, lecz zebrało mu się na śmiech. Nie dlatego, że chciał się pomodlić, lecz samego siebie. Zaczął się więc pospiesznie ubierać. Wpadłem, niechybnie wpadłem, ale teraz to już jest bez znaczenia. Włożył skarpetę, przyszło mu nagle do głowy. Jeszcze bardziej się zabrudził i wszystkie ślady znikną. Ledwie jednak ją włożył, natychmiast ściągnął ze wstrętem i przerażeniem. Ściągnąwszy ją, przypomniał sobie, że nie ma innej, włożył więc ją ponownie i znowu się roześmiał. Nic innego, tylko w sprawie tamtego. Wszystko zostało z góry ukartowane, a to jest wyłącznie tylko forma. Przyszło mu mimo woli do głowy, jakby jakaś myśl przeszkiem zahaczyła jego umysł i dreszcz przeszył jego ciało. A jednak ją nałożyłem. Skończyło się więc na tym, że w niej pójdę. Śmiech ustąpił miejsca desperacji. Nie, to jest ponad moje siły, pomyślał. Nogi się pod nim uginały. To ze strachu, burknął do siebie. Trawiąca go gorączka sprawiała, że nie tylko bolała go głowa, ale również nękały go zawroty. Proszę, jacy sprytni. Chcą zwabić mnie podstępem, a potem nagle zbić z pantałyku. Myślał, schodząc ze schodów. Paskudne jest to, że mam gorączkę. Mogę więc palnąć jakieś głupstwo niepotrzebnie.
Na schodach przypomniał sobie, że wszystkie rzeczy nadal leżą w owej dziurze za tapetą, a tymczasem oni specjalnie wywabili mnie z domu, by pod moją nieobecność przeprowadzić przeszukanie. Uprzytomnił sobie i przystanął. Ogarnęła go jednak taka rozpacz, albo nagle owładnął nim, jeśli można się tak wyrazić, straceńczy cynizm, że machnął ręką i poszedł dalej. Byle tylko szybciej. Na ulicy znowu panował nie do zniesienia. W ciągu tych wszystkich dni mogłaby spaść choć kropelka deszczu. I znowu wszędzie kurz, cegły, wapno, znowu fetor bijący ze sklepików i szynków. Znowu co krok pijani Finlandczycy, trudniący się roznoszeniem towarów po domach i rozwaleni na kozłach dorożkarze. Słońce świeciło mu prosto w oczy, które z bólu musiał aż zamykać. W głowie zaś zaczęło się kręcić niemożebnie, co zawsze przydarza się ludziom, którzy w gorączce nagle wychodzą na ulicę w upalny, słoneczny dzień. Doszedł do rogu ulicy, w którą wczoraj skręcił, z trwogą i odręką rzucił w jej dal wzrokiem, by spojrzeć na tamten dom, i natychmiast spuścił oczy. Jeśli zaczną mnie wypytywać, przypuszczalnie wszystko im wyjawię, pomyślał, dochodząc do kamienicy, w której mieścił się biura komisariatu. Komisariat dzielnicowy znajdował się jakieś ćwierć wiorsty od jego domu. Dopiero co biura komisariatu przeniesione zostały do nowego pomieszczenia w jednym z mieszkań na czwartym piętrze w nowo wzniesionym budynku. Do jego dawnej siedziby zdarzyło mu się kiedyś zajść przypadkiem, ale było to bardzo dawno. Wchodząc teraz na podwórze, już przy bramie dostrzegł, jak z klatki schodowej po prawej stronie wyszedł właśnie jakiś jegomość z księgą meldunkową w ręku. Zapewne jest to stróż, a więc to musi być tam. I na wyczucie zaczął wspinać się po schodach. Nie miał bowiem ochoty zasięgać u kogokolwiek informacji. Wejdę, uklęknę i wszystko wyznam, pomyślał, znalazłszy się na czwartym piętrze. Schody były wąskie, strome i całe w pomyjach. Kuchnie wszystkich mieszkań na wszystkich czterech piętrach wychodziły na te właśnie schody i przez cały dzień ich drzwi otwarte były na oścież. Dlatego też panował tam straszliwy zaduch. Kręcili się też na nich, wchodząc i schodząc, różni ludzie. A to stróże z księgami meldunkowymi pod pachą, a to posłańcy policyjni oraz stójkowi, jak również przedstawiciele plebsu obojga płci, czyli zwykli interesanci. Drzwi do pomieszczeń komisariatu również były otwarte na oścież. Wszedł i zatrzymał się w poczekalni. Stali tutaj oczekując jacyś mężczyźni. Również i tutaj zaduch był potworny, a przy tym o mdłości przyprawiał bijący w nos smród jełczałej farby, którą wymalowano tu ściany, a która nie zdążyła jeszcze wyschnąć. Poczekawszy chwilę, postanowił wejść dalej, przecisnąć się do następnego pokoju. Straszliwa niepewność pchała go nieustannie naprzód. Nikt nie zwracał na niego uwagi. W drugim pokoju zobaczył siedzących tam i coś bazgrzących kilku gryzipiórków, przy czym ubranych wcale nie lepiej od niego, na pierwszy rzut oka sprawiających więc raczej podejrzane wrażenie. Zwrócił się do jednego z nich. — Czego chcesz? — pokazał wezwanie. — Jesteś studentem? — zapytał tamten, spojrzawszy na wezwanie. — Tak, byłem studentem. Pisarczyk przyjrzał mu się bez najmniejszego zaciekawienia. Był to jakiś rozczochrany młodzian, z którego wzroku nic wyczytać nie było można. Taki to ci nic nie powie, bo jemu jest wszystko obojętne, pomyślał Raskolnikow. Niech pan idzie do referenta, któremu podlega cała kancelaria, powiedział pisarczyk i wyciągnąwszy palec przed siebie, wskazał na ostatni pokój w głębi amfilady. Przeszedł więc do tamtego pokoju. Jeśli liczyć od poczekalni, to czwartego z kolei. Równie niewielkiego jak pozostałe, też przepełnionego interesantami, z tym, że bardziej schludnie odzianymi. Wśród tłoczących się osób były dwie damy. Jedna w żałobie, ubogo ubrana, siedziała przy biurku naprzeciw referenta, zawiadującego kancelarią i pisała coś pod jego dyktando. Druga, o purpurowo-czerwonej twarzy, z wypiekami na policzkach, okazałej postury niewiasta, może nieco nazbyt wyelegantowana, z przypiętą do piersi broszką wielkości spotka, stała z boku, jakby na coś czekając. Raskolnikow podał referentowi swoje wezwanie.
Ten tylko zerknął na papierek i powiedział: proszę czekać. Po czym znowu całą uwagę poświęcił damie w żałobie. Poczuł się znacznie pewniej, a więc niewątpliwie nie w tej sprawie. Zwolna zaczął więc nabierać rezonu ze wszystkich sił, starając się przekonać samego siebie, że musi się trzymać i nie pozwolić wytrącić z równowagi. Byle głupstewko, najmniejsza nieostrożność mogą sprawić, że się zdradzę. Szkoda, że nie ma tu czym oddychać, dodał. Duszno, w głowie coraz bardziej mi się kręci i rozum też coraz bardziej mi się mąci. Odnosił wrażenie, jakby cały był jednym wielkim chaosem. Bał się, że straci panowanie nad sobą. Starał się w myślach zaczepić o cokolwiek. Myśleć o byle czym, o czymś zupełnie obojętnym, ale zupełnie mu się to nie udawało. Nawiasem mówiąc, ogromnie frapował go referent od kancelistów. Chciał coś wyczytać z jego oblicza, rozgryźć go. Był to bardzo młody człowiek, lat 22, o pociągłej, ruchliwej fizjonomii, wyglądający jednak znacznie poważniej, ubrany wedle ostatniego krzyku mody. Przy czym wszystko leżało na nim szykownie. Włosy miał wypielęgnowane, wypomadowane, starannie zaczesane z przedziałkiem po środku. Z mnóstwem sygnetów i pierścieni na delikatnych palcach, o wypolerowanych paznokciach i kilkoma złotymi łańcuszkami zawieszonymi przy kamizelce. Z pewnym, obecnym tutaj cudzoziemcem zamienił nawet ze dwa słowa po francusku, przy czym wyszło mu to całkiem nieźle. Luizo Iwanowna, usiadłaby pani wreszcie, rzucił mimochodem do wystrojonej purpurowo-czerwonej damy, która wciąż stała, jakby nie mając świadomości usiąść, chociaż tuż obok niej stało krzesło. Iść Danke, odrzekła cichym głosem i szeleszcząc jedwabiem posunęła się na krzesło. Jej jasno-błękitna suknia, obszyta białą koronką, rozdeła się wokół krzesła niczym balon, zajmując niemal pół pokoju. Rozszedł się zapach perfum, damę najwyraźniej krępowało to, że zajmuje tyle miejsca i rozsiewa wonności. Uśmiechała się więc tylko nieśmiało, choć z nazbyt frywolną zalotnością, najwyraźniej strapiona. Sprawa damy w żałobie wreszcie dobiegła finału. Zaczęła się więc zbierać do wyjścia. Nagle, z hałasem, z niejakim małojeckim fasonem, dziwacznie jakoś podrzucając ramionami, wszedł policjant w randze oficera. Rzucił na biurko czapkę z bączkiem na otoku i rozsiadł się w fotelu. Zobaczywszy go, wystrojona dama zerwała się z krzesła i z jakimś szczególnym rozanieleniem zaczęła dygać. Oficer jednak nie zwrócił na nią najmniejszej uwagi, ona zaś nie odważyła się ponownie usiąść. Był to porucznik, zastępca naczelnika komisariatu, o szczeciniastych, rudych, sterczących na boki wąsach i drobnych rysach twarzy, na której nic poza nachalnością się nie wymalowało. Niezadowolony spojrzał spod ełbana oraz kolnikowa. Jakoś nie pasowała do jego łachmanów hardość, jaką ten oberwaniec zdemonstrował. Raskolnikow popełnił bowiem tę nieostrożność, że zbyt nadarczywie zaczął się w niego wpatrywać. Czym tamten poczuł się jakby dotknięty. A ty czego chcesz? Krzyknął najwyraźniej zdziwiony, że taki łachmaniarz nie traci pewności siebie pod jego kającym gromym wzrokiem. Kazano mi się tutaj stawić. Dostałem wezwanie, wykrztusił Raskolnikow. To sprawa o wyegzekwowanie od niego pieniędzy od tego właśnie studenta, pospieszył mu z wyjaśnieniem referent, odrywając się od jakichś akt. Proszę. I podsunął Raskolnikowi księgę, wskazując na odpowiednie w nim miejsce. Niech pan czyta. Pieniędzy? Wyegzekwowanie? Zastanawiał się Raskolnikow. A więc na pewno nie o tamto chodzi. I poczuł taką radość, że aż zadrżał. Zrobiło mu się nagle straszliwie niewypowiedziane lekko na duszy. Jakby kamień spadł mu z serca. O której to godzinie masz tam napisane, że trzeba się było tu stawić, szanowny panie? Zawołał porucznik, nie wiedzieć czemu, coraz bardziej urażony. Napisano, że o 9, a teraz idzie już na 12. Wezwanie przyniesiono mi kwadrans temu. Głośno, jakby z przekąsem, rzucił Raskolnikow, który również niespodziewanie dla samego siebie mocno się zirytował, znajdując w tym nawet pewną przyjemność. Wystarczy chyba, że przyszedłem, będąc chorym z gorączką. Proszę mi tu nie krzyczeć! To nie ja krzyczę, gdyż mówię zupełnie spokojnie. Krzyczy zaś pan, właśnie na mnie. Jestem studentem i nie pozwolę na siebie krzyczeć.
Zdenerwowało to porucznika do tego stopnia, że w pierwszej chwili nie był w stanie słowa powiedzieć, a tylko jakieś bryzgi śliny wylatywały z jego ust. Skoczył na równe nogi. Milcz pan, proszę uszanować autorytet urzędu, a więc bez grubiaństwa, szanowny panie. Pan również znajduje się w urzędzie, Raskolnikow podniósł głos. I nie tylko pan krzyczy, ale jeszcze papierosa pali, czemu uwłacza instytucji państwowej, a nam wszystkim ubliża. Powiedziawszy to, Raskolnikow poczuł się niewypowiedzianie usatysfakcjonowany. Referent patrzył na nich, uśmiechając się pod nosem. Krewki porucznik był najwyraźniej zmieszany. Nie pańska to rzecz, zawołał wreszcie nienaturalnie głośno. Ma pan udzielić stosownych wyjaśnień w sprawie, w której został tutaj wezwany. Proszę mu dać do przeczytania pismo. Aleksandrze Grigoriewiczu, skargę na pana do nas skierowano. Od płacenia komornego się uchyla. Widzicie go, jaki sprytny sokolnik. Nam tu po okolicy lata. Raskolnikow już go jednak nie słuchał. Pospiesznie bowiem złapał papier, chcąc jak najszybciej dowiedzieć się, w czym rzecz. Przeczytał raz i drugi, ale niczego nie zrozumiał. O coś właściwie chodzi? Zapytał referent. Żądają od nas, abyśmy na podstawie załączonego weksla ściągnęli od pana pieniądze. Powinien pan albo zaraz zapłacić gotówką ze wszystkimi kosztami egzekucji, procentami i innymi opłatami za zwłokę, albo złożyć pisemne oświadczenie co do terminu, w którym będzie mógł zwrócić dług. A równocześnie zobowiązać się, że do chwili jego spłacania nie wyjedzie pan ze stolicy. Jak też nie będzie pan sprzedawać ani ukrywać posiadanego mienia. Wierzyciel zaś będzie mógł je spieniężyć, a z panem postąpić wedle prawa. Ale ja przecież nikomu nie jestem nic winien. Nie wnikamy w to. Do nas wpłynął niewykupiony w terminie i rządowo protestowany weksel na 115 rubli, wystawiony przez pana 9 miesięcy temu wdowie po asesorze kolegialnym z Arnicynowej, która odsprzedała go nadwornemu radcy Czebarowowi, który wzywa pana do jego zapłacenia. W związku z jego protestowaniem zaprosiliśmy tutaj pana. Czyżby to była sprawka mojej gospodyni? Gospodyni, nie gospodyni, jaka to różnica? Referent spoglądał na niego z uśmiechem politowania, a zarazem z niejakim triumfem. Jak na rekruta, którego właśnie zaczynają ostrzeliwać. No i jak się teraz czujesz, nieboraku? Jego teraz jednak nie obchodził ani weksel, ani sposób ściągania pieniędzy. W tej chwili nie wzbudzało to w nim najmniejszej trwogi, a nawet nie zaprzątało jego uwagi. Stał, czytał, słuchał, odpowiadał, gdy go pytano, a nawet sam zadawał pytania. Wszystko to jednak czynił machinalnie. W owej chwili całe jego jestestwo przyscone było bez reszty zadowoleniem ze zwycięstwa instynktu samozachowawczego i radością z uratowania się przed wiszącym nad nim niebezpieczeństwem. Na bok więc poszły wszelkie spekulacje i analizy przewidywania i odgadywania przyszłości, wątpliwości i pytania. Był to moment całkowitej, bezgranicznej, czysto zwierzęcej radości. I w tym właśnie momencie rozszalała się w pokoju swoistego rodzaju burza z piorunami. Porucznik, który wciąż nie mógł pogodzić się z okazanym mu brakiem szacunku, bowiem wręcz gotowało się w nim ze wściekłości i niewyraźnie chciał podratować swą urażoną ambicję, zaczął ciskać gromy na nieszczęsną, okazałej postury niewiastę, która od chwili jego wejścia do pokoju wpatrywała się w niego z arcygłupim uśmiechem. Ak, ty, taka, siaka i owaka, ryknął nagle na całe gardło. Dama w żałobie już wyszła. Co tam znowu zeszłej nocy się w ciebie wyprawiało, he? Znowu wstyd i hańba na całą ulicę. Znowu urządzasz draki i pijatyki. Stęskniłaś się, jak widzę, za zakładem poprawczym. Przecież już ci mówiłem, uprzedzałem cię 10 razy, że za 11 nie popuszczę. Ach, ty taka, siaka i owaka, znowu robisz swoje. Papier wypadł Raskolnikowowi z rąk. Spojrzał ze zdziwieniem na korpulentną damę, którą tak bezceremonialnie obrzucano wyzwiskami. Szybko jednak zrozumiał, w czym rzecz i natychmiast cała historia zaczęła mu się nawet bardzo podobać. Przysłuchiwał się rozbawiony, a nawet chciało mu się śmiać. Wreszcie zupełnie już był rozluźniony. Ilio Pietrowiczu, zaczął mitygująco referent, jednakże urwał, wyczekując na sposobniejszą chwilę. Wiedział bowiem z własnego doświadczenia, że rozszalałego porucznika nie sposób inaczej powstrzymać, jak tylko chwyciwszy go za ręce. Jeśli chodzi o korpulentną damę, to początkowo zadrżała, słysząc miotane pod jej adresem gromy.
Rzecz jednak zadziwiająca, im dosadniej i siarczyście jej wymyślano, tym twarz jej przybierała milszy wyraz i coraz bardziej czarująco uśmiechała się do groźnego prócznika. Przestępowała z nogi na nogę, coraz zamierzając usiąść z niecierpliwością, czekając na chwilę, w której wreszcie dane jej będzie wtrącić swoje słowo, i doczekała się. Żadnego hałasu i dragniki u mnie nie było, herr kapitan. Zaczęła nagle sypać słowami, jakby kto grochem ścianę rzucał. Wysławiała się po rosyjsku dziarsko, ale z wyraźnie szwabską naleciałością. Żaden szkandal nie było, a oni przyjść pijani, ja wszystko opowiedzieć, herr kapitan. Ja niewinna, u mnie przyzwoity dom, herr kapitan, i przyzwoite traktowanie gości. Ja sama nigdy nie chcieć żaden szkandal. A oni przyjść zupełnie pijani, jeszcze 3 butelka zamówić, a potem jeden podnieść noga i zacząć noga na fortepian grać. A to już całkiem niedobrze w przyzwoitym dom. On ganz fortepian połamał, a to ja już całkiem brak manier. Co ja mu powiedziała, a on wziąć butelka i wszystkich po plecy szturchać. I tutaj ja szybko stróża zawołać i Karl przyjść. A on wziąć Karl i oko mu podbić. Podbić też oko u Henrietta. A mnie 5 razy w policzek uderzyć. A to tak nieładnie, w przyzwoity dom. Herr kapitan, i ja zaczęła krzyczeć, a on na kanal, ko okno, otworzyć i zacząć jak maleńka świnia kwiczeć. A to wstyd, fuj, fuj, fuj. I Karl od tylu chwycić go za frak i od okna zacząć odciągać. I wtedy to prawda. Herr kapitan, rozerwał ten Zein rok i wtedy on krzyczeć, że man mus, 15 rubli kara zapłacić. Ja sama chcieć mu 5 rubli za ten Sejn rok dać, a to taki niewdzięczny gość szkandal tylko robi. Ja mówi, na ciebie wielka setria włożę i getrukt. Ona będzie we wszystkich gazetach, wszyscy o tobie się dowiedzą. Znaczy się ktoś piszący? Tak jest, herr kapitan, i taki niezacny gość w mój zacny dom przychodzić. No, 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 wystarczy tego. Mówiłem ci już nieraz, ci przemawiałem do rozumu. Ilio Pietrowiczu, referent znowu mitygująco przerwał. Porucznik błyskawicznie spojrzał na niego. Ten tylko wymownie pokiwał głową. A więc mówię ci po raz ostatni, szacowna frau Lodofiko Iwanowna. Tym razem jest to naprawdę ostatni raz, ciągnął dalej porucznik. Jeżeli znowu w twoim przezacnym domu wybuchnie skandal, to ja obiecuję ci, że od zuchuntert, by użyć górnolotnego wyrażenia, się nie wywiniesz. Słyszysz? A więc jakiś tam literacina, dziennikarzyna 5 rubli w zacnym domu za oberwaną po fraka żąda. Proszę, jak to się dzisiaj cenią różni zmyślacze. I rzucił pogardliwe spojrzenie w stronę Raskolnikowa. Nie dalej jak przedwczoraj w jednej z knaj podobna zdarzyła się historia. Zjadł taki jeden obiad, a zapłacić nie chce. Jak nie będzie cicho, to na was taką satyrę sklecę, że się nie pozbieracie. Albo w zeszłym tygodniu inny osobnik tego pokroju na prostatku najwulgarniejszymi słowami zelżył żonę i córkę radcy stanu, najczcigodniejsze osoby na świecie, a nieco wcześniej jednego takiego z cukierni wyrzucili. Oto jacy oni są, ci literaci, studenci, krasomówcy. Tfu! A ty wynoś się stąd, sam do ciebie kiedyś zajrzę. A wówczas zmienić się na baczności, zrozumiałaś? Luiza Iwanowna z pospieszną skwapliwością zaczęła kłaniać się na wszystkie strony i w lansadach cofała się do drzwi. W drzwiach jednak, idąc tyłem, zderzyła się z pewnym przystojnym oficerem. O miłej, pogodnej twarzy i wspaniałych, gęstych, jasnoblond brokobrodach. Był to Nikodem Fomicz, we własnej osobie, naczelnik komisariatu. Luiza Iwanowna omal nie przesiadła z wrażenia na podłodze, po czym drobiąc kroczki przybiegła z kantoru. Znowu grzmoty, znowu gromy i pioruny, rozszalała się trąba powietrzna i zaczął dąć huragan. Uprzejmym, przyjacielskim tonem zwrócił się Nikodem Fomicz do Ilii Pietrowicza. Znowu stworzył pan serduszko, znowu się pan uniósł, aż na schodach było słychać. Kiedy tak trzeba, powiedział Ilia Pietrowicz jakby od niechcenia, ujęty jego wielkodusznym traktowaniem. Prawdę mówiąc, to z ust jego wyleciało coś rodzaju nieartykułowanego kiejtasz. Przychodząc z jakimiś aktami do drugiego biurka i za każdym krokiem malowniczo podrzucając a to jednym, a to drugim barkiem, noga do przodu też i bark. Niech pan tylko popatrzy. Ma pan tutaj przed sobą imć pana zmyślacza, ongiśniejszego studenta, to znaczy relegowanego studenta, który za mieszkanie nie płaci.
Weksli powystawiał, a wyprowadzić się nie chce. Tylko skargi nieustannie na takich, jak on, napływają. A jeszcze pozwala sobie taki wyjawiać pretensję, że w jego obecności miałem śmiałość papierosa zapalić. Sam taki zachowuje się grubiańsko, zresztą wystarczy na niego tylko spojrzeć. Stoi teraz przed panem w całej swej ujmującej okazałości, szanowny panie. Ubóstwo to nie występek, przyjacielu, ale nie o tym teraz, bo pan, jak wiadomo, zaraz wybucha jak beczka z prochem. Żadnej uwagi nie jest pan w stanie puścić płazem. Musiał go pan przypuszczalnie czymś urazić, poczuł się więc dotknięty i nie mógł się powstrzymać, mówił dalej Nikodem Fomicz. Po czym uprzejmie zwrócił się do Raskolnikowa. Niepotrzebnie proszę pana, to dobroci człowiek, powiadam panu tylko istny proch. Zapali się, wybuchnie i po wszystkim. Wszystko przeszło jak ręką odjął. Tak naprawdę to ma złote serce. Już w pułku wołano na niego porucznik Proch. A jakiż to wyborowy był pułk, zawołał Ilja Pietrowicz, zadowolony i mile podbechtany, wciąż jednak jeszcze nadburmuszony. Raskolnikow poczuł nagle nieodpartą chęć powiedzenia im wszystkim czegoś niezwykle miłego. Wielce szanowny kapitanie, zaczął niemożliwie niewymuszenie, zwracając się Nikodema Fomicz. Zwracając się do Nikodema Fomicza. Niech się pan wyczuje w moje położenie. Gotów jestem przeprosić porucznika, jeśli czymkolwiek mu uwłaczyłem. Jestem ubogim, w dodatku w tej chwili chorym studentem. Udręczonym, tak właśnie powiedział, udręczonym. Swoim ubóstwem. Jestem byłym studentem, albowiem obecnie nie jestem w stanie samego siebie utrzymać. Ale gdy tylko dostanę pieniądze... Mam matkę i siostrę, mieszkają w erskiej guberni. Przyślą mi pieniądze i wtedy zapłacę. Moja gospodyni to anielska niewiasta, ale do tego stopnia rozzłościła się tym, że wymówiono mi lekcji i nie płacę jej już czwarty miesiąc komornego, że nawet obiadów mi nie wydaje. Zresztą absolutnie wyleciało mi z pamięci, że kiedyś wystawiłem jakiś weksel. A teraz żąda ode mnie jego wykupienia, ale przecież nie jestem w stanie wykupić go w tej chwili, co sami panowie widzicie. Nie nam w to wnikać, ponownie odezwał się referent. Ależ całkowicie się z panem zgadzam. Proszę mi jednak pozwolić wyjaśnić wszystko do końca. Kontynuował swą orację Raskolnikow, kierując jednak swe słowa nie do referenta, lecz do Nikodema Fomicza, równocześnie pragnąc, by dotarły do Ilii Pietrowicza, który oporczywie udawał, że przygląda jakieś akta i ostentacyjnie nie zwracał na niego uwagi. Za waszym więc pozwoleniem, panowie, wyjaśniam, że mieszkam już u niej około 3 lat. Dokładnie od chwili, kiedy tu z prowincji przyjechałem. I wtedy, nawiasem mówiąc, czemu nie miałbym sam się przyznać do wszystkiego? I wtedy właśnie obiecałem jej, że ożenię się z jej córką. Było to ustne przyrzeczenie, zupełnie niezobowiązujące. Była to panna, przy czym nawet mi się podobała. Chociaż zakochany nie byłem. Jednym słowem, młodość to znaczy, chcę powiedzieć, że miałem wtedy u gospodyni kredyt i częściowo prowadziłem tryb życia, może nazbyt lekkomyślny. Nikt nie żąda tutaj od pana osobistych wynurzeń, zresztą nie ma na to czasu. Dość obsesowo i z niejakim triumfem przerwał mu Ilja Pietrowicz, który widząc, że trudno mu będzie powstrzymać zapał Raskolnikowa, pragnącego ciągnąć dalej swój wywód, zamilkł. Choć zgadzam się z panem, że moja opowieść może się wydać panom niepotrzebna, to pozwólcie mi jednak, panowie, chociaż pokrótce wszystko wyłożyć. Przedstawić, w czym rzecz. A więc jakiś rok temu owej pannie zmarło się na tyfus, a ponieważ gospodyni, gdy przeprowadzała się do tego mieszkania, w którym teraz mieszka, a chcąc mnie mieć dalej za swojego lokatora, oznajmiła mi, przy czym w niezwykle przyjacielskiej formie, że mimo bezgranicznego zaufania do mnie, byłaby zadowolona, gdybym wypisał jej weksel na 115 rubli, czyli na sumę, którą uznała, że jestem jej winien. I wystawcie sobie, panowie. Zapewniła mnie, że gdy tylko otrzyma ode mnie ten papier, to znowu będę mógł mieszkać u niej na kredyt, jak długo tylko będę chciał. A ona zaś ze swej strony nigdy, ale to nigdy, nie da owego weksla do oprotestowania. I będzie czekać, dopóki sami wszystkiego nie spłacę. I teraz oto, gdy straciłem lekcję i nie mam co włożyć do ust, daję go do wyegzekwowania. I cóż ja teraz mam począć? Wszystko to jest bardzo wzruszające, proszę szanownego pana. Ale nas to zupełnie nie obchodzi, rzekł Ilja Pietrowicz, czy bezceremonialnie, ucinając dalszą dyskusję. Musi pan napisać odpowiednie oświadczenie i zobowiązanie, a to zaś, że raczył się pan zakochać i wszelkie te tragiczne okoliczności z naszego punktu widzenia na sprawę nie mają wpływu.
Ach ty, nazbyt okrutnie, wymamrotał Nikodem Fomicz, który zasiadł przy biurku i zabrał się do podpisywania jakichś akt. Zrobiło mu się wstyd. Niechże pan więc pisze, powiedział do Raskolnikowa referent. Co mam pisać? Zapytał ten obcesowo. Podyktuję panu. Raskolnikowowi wydało się, że po tej jego spowiedzi referent zaczął go traktować jakoś bardziej wzgardliwie i lekceważąco. Lecz rzecz zadziwiająca nagle stało się dlań zupełnie obojętne. Jakie kto ma o nim zdanie, zaś przemiana ta nastąpiła w okamgnieniu, dosłownie w jednej chwili. I gdyby zechciał tylko nieco pomyśleć, to rzecz jasna, sam byłby szczerze zdumiony tym, że jeszcze minutę temu mógł tak do nich przemawiać, a nawet narzucać się im z tym, co w głębi serca czuje i skąd wzięło się owo pragnienie ekspiacji. Teraz bowiem byłoby odwrotnie. Gdyby miast policjantów w pokoju tym nagle znaleźli się jego najlepsi przyjaciele, to nie potrafiłby żadnemu z nich powiedzieć dobrego słowa. Do tego stopnia raptownie obojętny, że na wszystko stało się jego serce. Duszą jego owładnęło nagle jakieś przygnębienie. Zaczął być świadom swego udręczającego, bezgranicznego osamotnienia. Zaś tym, co sprawiło, że w jego sercu nastąpiła ta nagła przemiana, wcale nie było to, że za bezeceństwo można było uznać jego nazbyt wylewne wynurzenia wobec Ilii Pietrowicza, czy też, że poczuł się dotknięty równie bezecnym zachowaniem referenta, triumfującego z jego pognębienia. Och, cóż go teraz obchodziły jego własne podłości, czyjeś tam ambicje, jacyś porucznicy, Niemki kośliwe uwagi, wezwania na policję. W owej chwili, gdyby mu nawet odczytano wyrok skazujący go na spalenie na stosie, to wysłuchałby go, nie mrugnąwszy okiem. A nawet wątpliwe, czy wiedziałby, co mu czytają. Działo się z nim coś zupełnie dotąd mu nieznanego, coś nowego, niespodziewanego, coś, co nigdy dotąd mu się nie zdarzyło. Nie tyle zrozumiał, ile wyraźnie odczuł całą mocą swojego jestestwa, że nigdy więcej w żadnych okolicznościach życiowych do tych jego mości w komisariacie dzielnicowym nie wolno zwracać się z tak rozczulającą wylewnością, jak uczynił to przed chwilą. Gdyż nie są to jego bracia, lecz urzędnicy policyjni. Odczucie tego było czymś tak dziwnym i strasznym, a czegoś takiego aż do tej chwili jeszcze nie przeżył. Najbardziej udręczające było to, że docierało to do niego raczej jako odczucie, niż był tego świadom, czy też to pojmował. Było to najbardziej osobiste i bolesne doznanie ze wszystkich, jakie do tej pory w życiu go spotkały. Referent zaczął dyktować mu oświadczenie, wedle przyjętego w takich przypadkach wzoru podaniowego. To znaczy, zapłacić nie mogę, przyrzekam to uczynić, wtedy i wtedy. Z miasta nie wyjadę, mienia swojego nie sprzedam, ani też nikomu nie podaruję. Po czym następowało jeszcze kilka utartych formułek. Przecież pan nie jest w stanie pisać, pióro wypada panu z ręki, zauważył referent z ciekawością, wpatrując się w Raskolnikowa. A może pan jest chory? Tak, w głowie mi się trochę kręci, ale niech pan dyktuje dalej. Ależ to już wszystko, proszę podpisać. Referent wziął od niego oświadczenie i zajął się innymi interesantami. Raskolnikow oddał pióro, lecz zamiast wstać i wyjść, oparł łokcie o biurko i ścisnął głowę dłońmi. Czuł się tak, jakby mu wbijano gwóźdź w ciemię. I wtedy nagle nawiedziła go dziwna myśl. Natychmiast wstać i podejść do Nikodema Fomicza i opowiedzieć mu o wszystkim, co wydarzyło się wczoraj. Wyznać wszystko z najdrobniejszymi szczegółami, a następnie pójść z nim razem do mieszkania i wskazać, gdzie są kryte rzeczy, wskazać kąt oraz dziurę za tapetą. Odczuwał tak nieodpartą potrzebę zrobienia tego, że już nawet wstał, by swoją myśl wprowadzić w życie. A może jeszcze poczekać, choćby minutę? Przemknęło mu przez głowę. Nie, lepiej nie zastanawiaj się i zwal ten żar z siebie. Nagle jednak przystanął jak wryty. Nikodem Fomicz z wielkim przejęciem opowiadał coś Ilii Pietrowiczowi i do niego zaczęły docierać następujące słowa. Przypuszczalnie obu zwolnią. Po pierwsze, nic się tu kupy nie trzyma. Niech pan zresztą sam osądzi. Jeśli by oni to zrobili, to niby dlaczego poszli po stróża? Żeby się samym pogrążyć, czy co? Chyba, że z przebiegłości. Nie, jak na nich to zbyt sprytne. I wreszcie studenta Piestryjakowa widzieli, jak wchodził przez bramę na podwórze. Obaj stróże i jeszcze jakaś mieszczka przyszedł z trzema przyjaciółmi i rozstał się z nimi przed bramą. Pytał też stróżów o drogę, jeszcze w obecności kolegów.
Czy zacząłby taki, który z niecnym zamiarem przyszedł, wypytywać, gdzie stara mieszka? A Koch, to jest ten, który pierwszy pod mieszkanie staruchy przyszedł? To przedtem na dole u jubilera pół godziny siedział i dopiero dokładnie za kwadrans ósma poszedł na górę. Niech więc pan sam osądzi. Za pozwoleniem, jednak rysuje się tu pewna sprzeczność. Sami przecież twierdzą, że pukali i drzwi były zamknięte. A po 3 minutach, jak przyszli ze stróżem, okazało się, iż są otwarte. W tym właśnie cała rzecz. Morderca niewątpliwie był w mieszkaniu i zamknął się na ryjel. Oczywiście nakryliby go, gdyby Koch nie poszkapił sprawy i również nie poszedł szukać stróża. A tamten, w tym właśnie krótkim czasie, jak Kocha nie było pod drzwiami, zdążył zbiec po schodach i jakoś prześliznąć się mimo nich. Koch nic, tylko do Boga wznosi modły, żegna się prawą i lewą ręką. Gdybym tam został, powiada, to wyskoczyłby na mnie i rozwalił mi łeb siekierą. Chcę za uratowanie życia dać na moleben w cerkwi. He, he, he. Czy ktoś widział mordercę? Czy tam się kogo zobaczy? Ta kamienica to istna Arka Noego, wtrącił referent, który przysłuchiwał się rozmowie zza swojego biurka. Sprawa więc jest jasna. Zupełnie jasna, gorączkował się Nikodem Fomicz. Raskolnikow wziął swój kapelusz i skierował się do drzwi, jednakże do nich nie doszedł. Kiedy odzyskał przytomność, to zobaczył, że siedzi na krześle i z prawej strony podtrzymuje go za ramię jakiś jegomość. Zaś z lewej ma innego jegomościa ze szklanką napełnioną żółtawą wodą w ręce. A przed nim stoi Nikodem Fomicz i uważnie mu się przypatruje. Wstał z krzesła. Źle się pan czuje? Dość ostro zapytał Nikodem Fomicz. Już składając podpis, ledwie pióro otrzymał w ręku, wtrącił referent, siadając na swoim miejscu, zabierając się do przeglądania akt. Od dawna pan choruje? Zawołał Ilja Pietrowicz ze swojego miejsca i również unosząc głowę nad papierzysk. Rzecz jasna, też był przy chorym, gdy ten trwał w omdleniu. Natychmiast jednak odszedł, gdy temu wróciła przytomność. Od wczoraj, wykrztusił Raskolnikow w odpowiedzi. A wczoraj wychodził pan z domu? Wychodziłem. Chory? Chory. O której godzinie? O 8 wieczorem. A dokąd, jeśli można wiedzieć? Przejść się po ulicy. Krótko i węzłowato. Raskolnikow odpowiadał zdecydowanie, sylabizując słowa, blady jak chusta, nie spuszczając swoich czarnych, rozognionych oczu pod wbitym weń spojrzeniem Ilii Pietrowicza. Przecież on ledwie się na nogach trzyma, a ty? Spróbował wytrącić się do rozmowy Nikodem Fomicz. Nie szkodzi, jakoś szczególnie akcentując słowa, powiedział Ilia Pietrowicz. Nikodem Fomicz chciał jakby jeszcze coś dodać, lecz spojrzawszy na referenta, który również bardzo bacznie w tamtego się wpatrywał, postanowił milczeć. Nagle przestano mówić. Zaległa dziwna cisza. No dobrze, szanowny panie, odezwał się wreszcie Ilia Pietrowicz. Nie zatrzymujemy pana. Raskolnikow wyszedł. Doszło do niego jeszcze, że po jego wyjściu w pokoju wszczęto ożywioną rozmowę, przy czym spośród wszystkich głosów najgłośniej rozbrzmiewał pełen znaków zapytania głos Nikodema Fomicza. Na ulicy oprzytomniał ostatecznie. Przeszukanie. Zaraz zrobią u mnie przeszukanie, powtarzam w duchu, pragnąc jak najszybciej znaleźć się w domu. Łotry, podejrzewają mnie. Niedawny strach znowu powrócił, oblatując go od stóp do głowy.